Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Wiedźmina, oczywiście pierwszej części, edycja rozszerzona. Jesteśmy na bagnach, widzimy wiwerny i musimy się dostać do zwłok posłańca. Tylko są te wiwerny niestety cholerne, ale już wypiłem miksturę, wypiłem jaskółkę i w sumie przypadkowo wypiłem chyba puszczyka, który dał mi też zwiększoną regenerację żywotności, bo też dostaliśmy ten dodatkowy efekt dominanta Rubedo, więc powinno nam to pomóc. Są te wiwerny cholerne, jestem wyposażony, można powiedzieć, w kilka tych jaskółek, bo przy ognisku sobie je uważyłem. Dobra, tutaj weźmy styl silny, nie, szybki tu będzie na nie. Wiwerny są niestety cholernie twarde, widzę. Znaczy może nie twarde, ale mocno biją. I dlatego też te jaskółki będą mi potrzebne, ależ one mocno biją. Dobra, pierwszą to na pewno powinniśmy chyba jakoś sobie... To nam pomogło teraz, fajnie, igni nam pomogło, zajebiście. Muszę też nauczyć się zacząć używać coraz częściej tych znaków. Dobra, leci kolejna, życie nam się regeneruje i powinno nam jakoś to pójść, jeżeli będziemy sobie... Oczywiście po kolei je ściągać, ale no nie jest aż tak łatwo. Spróbujmy może igni znowu. Tylko, że... Aha, dobra, widzę, że nie mogę za bardzo. Dlaczego? Teraz. Dobra. Dawaj, dawaj, no atakuj. Dlaczego, Wiedźminie, mi atakujesz, wiwierny? Czy to życie mi się regeneruje? Tak, regeneruje mi się. No dobra, przyatakujmy. Ona jak tak do tyłu troszkę odskakuje, to za bardzo też nie ma jak uderzyć nas. Jest strasznie jednak chyba twarda, można to w sumie powiedzieć, porównując do tych topielców i tak dalej. Dobra, dwie mamy zaliczone, poczekajmy, aż nam się życie odnowi. I tutaj mamy miejsce mocy, a teraz, że używamy... Chciałbym zobaczyć też, czy igni będzie może działało na nie. Teraz powinniśmy lepiej troszkę uderzać z tych znaków, co nie? Możemy w ogóle zapisać. Tak, odcinek się ogólnie zaczyna z takim, powiedzmy, można powiedzieć, rozpierdzielem, bo od razu atak i miałem kilka dni przerwy, wy tam oglądaliście, bo mieliście na zaplanowanym, ale ja od w sumie trzech chyba dni tam miałem jakby troszkę spokoju z nagrywaniem, więc teraz będę musiał poczytać też komentarze wszystkie i zrobić te rzeczy, które powinienem zrobić na odcinku, bo po prostu zapominam. Ja czytam komentarze oczywiście, ale później zapominam. I teraz jak będę sobie na bieżąco je czytał tutaj w odcinku, to zrobię te rzeczy, które powinienem. Albo te rady po prostu mi się bardziej jakby tam udzielą. Najgorsze jest to, że... jest jakieś zatrucie też od nich. I to nam najwięcej chyba HP zżera. Dobra, ale to będzie trzecia. Już w sumie jest ok. Dobra, leży trzecia. Tak naprawdę to te szczątki możemy sobie przeszukać. Mięso wiwerny, no dobra, weźmy sobie to. Nie wiem, gdzie jest ta trzecia. Dobra. No i w sumie tak naprawdę to ta jedna jeszcze została. Może coś tam ciekawego znajdziemy, co nie? Dobra, wyciągaj ten miecz. Przy tym posłańcu. Dobra, leci chyba druga. Takie mam wrażenie. Ja pierdzielę, dobra, lipa. Mam save'a chyba, nie? Czy nie zapisywałem? Chyba zapisywałem. Dobra, weźmy może... No i ta choroba niestety, cholerna. Co to miało być w ogóle? Dobra, odejdźmy troszkę. Bo teraz by się to nam nie udało. Chociaż w sumie, jeżeli one nas ciągle gonią... Czy ja mógłbym sobie te zwłoki... No nie. Dobra, ale jedna mnie w sumie goni chyba. Tamta mi odpuści... Ta trzecia! Czy one się tutaj zrespiły? Jak to jest w końcu? Czy one się tutaj respią? Ja już nie wiem. Czy to będzie lipa tak to? Co ja zrobię? Ale coś mi się wydaje, że to może się chyba za bardzo nie udać. Tam są dwie, tutaj jest jedna. Bo ja nie mogę zebrać tego, jak one są przy mnie, nie? Nie ma szans. Dobra. Spróbujmy tą. Chyba żadna
mnie nie widzi inna. No jest trochę tutaj, widzę, że zabawy z nimi. Myślałem, że jednak troszkę łatwiej pójdzie, ale... No dobra. Ej, w sumie teraz? Dawajcie, proszę, żeby mi się to udało. Ależ cuchnie. Jakiś miecz. Musi tu leżeć od jakiegoś czasu. Na który mam to zamienić? Na temerski zamienimy. Jakieś pierścienie, coś tam jeszcze. Chyba wziąłem wszystko. Dobra, ej, zajebiście, udało się. Ten miecz wygląda na kozacki. Harwal. Plus 30 obrażeń. Procent. Szansa na efekt krytyczny. Rozbrojenie. Ból. Precyzyjne trafienie. 20%. Stalowy przeznaczony do walki z ludźmi. No dobra. Czyli na ludzi, no naprawdę będziemy mieli niezłą kosę. Przydałby się jeszcze jakiś tam na potwory tak naprawdę lepszy, ale jest okej. Naprawdę jest okej. Co jeszcze tam zebraliśmy? Zakrwawiony list chyba to był. Podjąć zdecydowane kroki. Sytuacja dojrzała. Imię naszej organizacji z tajnym pozdrowieniem. Lowarden. O! Ciekawe. Ciekawe ciekawostki się tutaj dowiadujemy. Był jeszcze czy jakiś pierścień i coś tam w sumie. Dobra. Myślę, że możemy udać się do Wyzimy. Jeżeli dobrze pamiętam, to z Gaju Druidów musimy zanieść list tego jej wina do Vivaldiego, do Wyzimy właśnie. Tylko, że no... do tego krasnoluda nie wiem, jak się za bardzo dostać. Tajemnicza wieża. Może powinienem znaleźć sposób, żeby uwolnić krasnoluda z więzienia. No nic, no musimy wrócić. Możemy zapisać. Udało się. Fajnie. Ten mieczyk sobie tu leży. One nam już tu nie będą raczej te wiwerny potrzebne za bardzo. W sumie tylko mięso z nich pozyskujemy jak na razie. No i co, możemy sobie wracać już w sumie do Wyzimy. Byliśmy tutaj w sumie chyba trochę długo. Te potwory ominiemy. I sobie ładnie przejdziemy. Cholerna roślina musiała jeszcze mnie przyatakować tutaj. Sobie ładnie przejdziemy tutaj ścieżką, jeżeli dobrze biegnę w ogóle. Tak, raczej tak. A tu jest ten jeszcze zwiadowca, Skojatel. I to nie tylko zwiadowca. Widzę, że tutaj jest ich więcej. To jest cały obóz tych Skojatelów? Czy tej Skojateli? Nie wiem, jak to się odmienia. On atakuje. Oczywiście te potwory weźmy silny. Trzeba tu zajrzeć też. Chyba, że teraz może? Jak już tu jesteśmy. Bo ostatnio mi się wtedy to... rzuciło w oczy. Walczymy ramię w ramię z krasnoludami, ale to my, elfy, będziemy sercem wojny, która nadejdzie. Dobra, wejdźmy tutaj do środka, do tego ich obozu. Obóz na wyspie. Czy będę z kimś mógł sobie tak porozmawiać więcej? Zobaczymy. Zwiadowca, wojownik, tutaj jest taki... ktoś inny. Ludzie są intruzami. Zamierzamy odzyskać świat, który kiedyś należał do nas. Co masz na myśli? Bagna są pobojowiskiem. Najwięksi spośród nas oddali tu życie w walce z ludźmi. W wielu bitwach. I przed wiekami, gdy dopiero co pojawiliście się na tej ziemi. I przed laty, gdy mieliśmy dość tyranii barbarzyńców. Krew z najstarszej krwi. Widziałeś kwiaty Fenewet? Dla ciebie to pewnie chwast. Nie zerwałbyś jego kwiatu, bo nie odróżniłbyś go od pospolitego zielska. Jesteś zaślepiona nienawiścią i mylisz się. Spójrz, zerwałem Fenewet. Pokaż, co zerwałeś. Czuję, że zobaczę coś zabawnego. Raczej chyba tego nie zbieraliśmy, co nie? Coś mi się wydaje. Ale, no wiecie, my mamy jakby w tym, powiedzmy, doświadczenie, więc... A cóż to? Nic, nic ci nie dałem przecież. Ludzie są... Co masz? Bagna są pobojowi krew. Dobra, to mieliśmy, ale niech nam jeszcze opowie o tym Fenewet. Nie pamiętam historii elfów. Opowiedz mi chociaż o Fenewet. Po co?
Nie chce mi się. Wiesz co? Od lat noszę przy sobie tę księgę, ale tam, gdzie idę, nie będzie mi potrzebna. Weź ją. Przeczytasz o naszej historii. Pewnie i tak nie pojmiesz jej przekazu, ale miałam porzucić ją na bagnach, więc na jedno wychodzi. Dziękuję. Na pewno ją przeczytam. O! Kiedy Dary się skończy? Dar, Lary. No była ta rozmowa jaka była, ale chociaż dostaliśmy księgę, która wypadła nam na ziemię. Co możemy... Dobra, jagody. Wypad. Dar Lary. Elfia wersja baśni o Larze i Kreganie. O, dobra. Na motywach elfiej baśni, ale błagania nie zmiękczyły kamiennych serc Doin, bezlitosnych, okrutnych ludzi. Kiedy Lara, prosząc o litość już nie dla siebie, ale dla dziecka, uczepiła się drzwi karety, na królewski rozkaz Zbirkat uderzył kordem i odrąbał jej palce. A gdy w nocy mur ścisnął, Lara wydała ostatnie tchnienie na wzgórzu wśród lasów. Urodziła córeczkę, którą próbowała chronić resztką tlącego się w niej jeszcze ciepła. I choć wokół była noc, zima i śnieżyca, na wzgórzu zapanowała nagle wiosna i zakwitły kwiaty Fenewet. Po dziś dzień takie kwiaty rosną tylko w dwóch miejscach, w Dol Blatan i na wzgórzu, gdzie skonała Lara Doren Ep Shidal. No ciekawie. Dostaliśmy również oczywiście nowy wpis w glosariuszu. Chyba to tak naprawdę wszystko, co nie? No tutaj nic za bardzo nie możemy robić, bo tutaj nie było, nie widać, żeby jakaś była osoba, która miała jakieś tam, powiedzmy, imię, nie? Mówiłeś coś, Duan? Zbieram informacje o wieży maga. Wieża maga. Cóż może ludzka magia? Nadaje się do fajerwerków i kuglarskich sztuczek. Wątpię, żeby wieża była warta zachodu. Zresztą zapytaj jej wina. On interesował się tą budowlą. No dobra, no coś tam mogliśmy więcej zagadać, ale... Mówiłeś coś, Duan? Zbieram informacje. Dobra, to jest to samo, okej. No dobrze, myślę, że możemy wrócić sobie do Wyzimy. Będę musiał rozkminić to, jak tego Krasnala uwolnić, bo no mam z nim kilka questów, można powiedzieć w sumie. Tutaj nie przejdę, muszę przejść sobie tutaj. Ta budowla sprawia wrażenie, jakby zawaliła się pod własnym ciężarem. Bagna nie są chyba najlepszym miejscem do wznoszenia czegoś tak dużego. No dokładnie. Wieża maga. Dobra, to jest to. Cholerne topielce. Gdzie ja miałem jaskółeczkę? Tutaj miałem. Okej. Okay. Dobra, wyciągaj miecz. Bo tutaj musimy te topielce cholerne sobie zabić. Dobra, udało się. Jeszcze jedna. Jeszcze wstaje. To jest ta wieża. Dobra, chociaż będziemy wiedzieć, co nie? Nie. Dobra. Ta roślinka to mnie będzie strasznie obijała. Chociaż będziemy wiedzieć, gdzie ona jest. Mamy to zaznaczone. Zajebiście. Idźmy stąd już. Pierdziele, bo tu jest tyle potworów, że jakbyśmy się mieli zatrzymywać na każdym jednym potworze, trwałoby to wieki. No dobra, aż się pogubiłem. Najgorsze są te cholerne rośliny, wielkie takie. Jeszcze mnie tak strasznie zatruwają. Jeszcze bardziej ta trucizna działa chyba. Gorzej niż od wiwerny. Dobra, ale no... Opłacało się na pewno pójść po ten miecz. Z tych zwłok posłańca. Na pewno dla ludzi się to dobrze przyda. Z jej winem, okej, okay, no będziemy sobie musieli z nim pogadać, no w sumie z nim już gadaliśmy, chyba że jeszcze coś tam za jakiś czas, jak po tym zadaniu może będzie chciał nam coś więcej powiedzieć. Dobra, jesteśmy już koło przewoźnika, w sumie szybko nam to poszło, przejście tutaj. Wrócimy. No i zobaczymy. Chcesz nowy klient? Co? I zobaczymy, przewieź mnie. Oczywiście tak. To sobie pomijamy wszystko. To też mogę pominąć od początku, od razu już. No i mamy wczytywanie. Jesteśmy w Wyzimie.
I teraz tak, jak już mówiłem, będę musiał sobie zerknąć na te komentarze, porady i tak dalej. Czy z Leeuwardenem mogę sobie w ogóle coś tam więcej gadać po tym, jak coś się tam dowiedziałem o nim? Czy będzie jakieś pytanie na temat czegoś? Tak? Nie, ale możemy sprzedać te pierścienie, które znaleźliśmy w sumie chyba. Czyli to będzie ten. Tak, chcę sprzedać. Ten za 40, ten jeszcze możemy. I nic w sumie więcej. Dobra, wrócimy sobie do... Czekajcie, bo... No dobrze, to jest do Vivaldiego. Musimy go przesłuchać. I zobaczcie, no... Tajemnicza wieża jest jakby powiązana z tym Vivaldiem, czyli najpierw trzeba tego Vivaldiego sobie... No... Powiedzmy, uratować. Zaraz sobie odpalę te komentarze, które tam miałem. Bo troszkę można powiedzieć, że mi się w sumie ich nazbierało. Wiele takie są jakby, wiecie, że kilka razy ktoś mi coś tam pisze, a ja tego nie robię. A co też przepraszam. Ale ogólnie tak to wszystko czytam, no i... Muszę zrobić to tak, żeby to na odcinku poczytać jakby jeszcze i zrobić coś, co mogę tutaj, nie? Bo tak to zapomnę znowu. Dobra, czy w ogóle tak to... No ale czy będzie coś tam w tym lożku do pogadania? Dobra. Pytałem też ostatnio o te obrażenia, bo tam jeden miecz miał na przykład minus 20 obrażeń i tak dalej. To tam mi ktoś wytłumaczył, że obrażenia bazowe mam zależne od stylu i jak mocno go rozwinąłem. I potem taki dany miecz ma minus ileś tam procent do tych obrażeń, albo plus ileś tam procent tych bazowych. Więc okej. I o śmierci Berengara wywnioskował Wiedźmin, widząc trupy i słysząc od Weski, że znaleźli jego zakrwawione rzeczy, ale po prostu doszedł do takiej konkluzji, łącząc te fakty. No, to by się w sumie tak to wiadomo zgadzało z tym wszystkim. Koło posągu Melitele to trzeba było użyć i złożyć ofiarę. Aha, czyli przy takich posągach można sobie składać ofiarę. Czyli będę musiał to zrobić, jak będę na bagnach, złożyć ofiarę i aktywować krąg żywiołów, by zyskać kolejny znak. Chociaż i tak z nich nie korzystam, a pomagają. No właśnie, muszę się nauczyć. Zacząć częściej używać tych znaków. Chociaż teraz przy wiwiarnach mi się przypomniało i tam przy jednej czy dwóch to mi pomogło. Znowu robiłem eliksiry i nie robiłem tego z oka przerazy, ale mam też zobaczyć, że przy alchemii ważne są te kolory składników, nie same składniki. Dobra, jeżeli chodzi o tą alchemię, to w sumie można by było sobie to gdzieś tu zerknąć. Dobra, tylko że... ognisko by się jakieś przydało. W sensie gdzieś, gdzie mogli pomedytować. Tak, to bym sobie tą alchemię zerknął od razu. Tak, głębiej. W sumie. U Talara mogłem sobie normalnie medytować, jak już tutaj widzimy ten jego dom. Zobaczmy. Bo muszę to sprawdzić. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Tym razem nie, ale o. Medytacja. Dobra, no i alchemia. I... eliksir z oka przerazy. Potrzebuję lepszej bazy alchemicznej, czyli... białą mewę na przykład musieli wykonać. Czekajcie, bo tutaj, żeby wykonać białą mewę, gdzie to, czy tutaj, dlaczego tutaj nie jest to napisane? Boże, ja tu się będę, zanim ja tą alchemię ogarnę, czekajcie, bohater, nie, ekwipunek, dziennik, recepty, eliksir z oka przerazy, tutaj są te przygotowania napisane, oko przerazy. Dawkę witriolu, kebirtu i rebisu. Baza w postaci mocnego alkoholu jest nam potrzebna. Do
Dobra. Alchemia. I tam były jakieś... Tylko, że teraz nie mogę tego kliknąć, bo nie mam bazy żadnej. Kurde. Lipa. Bo tak to są niby... Te kolory składników... Ważne. A nie same składniki. No dobra, jak będę miał te przedmioty, to sobie... Zerknę tą bardziej alchemię, no teraz jakby nie mogłem za bardzo, bo nie miałem tam żadnej bazy i tak dalej. Diabli nadali. Dobra. Co dalej? W sumie czy ja miałem w ogóle jakieś punkty, brązowe talenty do rozdania? Tutaj chyba tego nie mogę zerknąć, nie? Dobra, to, czyli tą alchemię sobie muszę rozgryźć. Dalej, mocniej, no powiedzmy. Ale na tą postać jeszcze muszę wejść. Czy mam te talenty do rozdania? Nie mam żadnych talentów, okej. Okay. Bo eliksir z oka przerazy daje mi dodatkowy jeden chyba brązowy talent, tak? Jeżeli chcę niebieski meteoryt, to znajdę jeden albo dwa w domu kowala w dzielnicy nieludzi. O, dom kowala w dzielnicy nieludzi. Mówię, no, trzeba zrobić to na odcinku. Będę na bieżąco sobie czytał, bo po prostu inaczej. Ja to wszystko zapomnę. W domu kowala. No. Ale... Po drodze ktoś... O, jest jakiś handlarz. O co chodzi? Czy ja mogę mu coś jeszcze więcej... Kurczak. Dobra, możemy to sprzedać tak naprawdę. No, pójdę mięso wiwerny za 5 za sztukę. Dobra, sprzedajmy. Musimy porobić sobie trochę miejsca. Krzesiwo zostawmy, miał diamentowy to zostawmy. Gęsi smale, złój. Nie wiem, czy te smarowidła chyba zostawić trzeba, co nie? Chociaż... Baza. Tych smarowideł to też tak nie robimy. Często. Nie wiem, jakieś sprzedajmy po prostu, niech nam się trochę zwolni, bo pewnie znowu tak będzie, że trzymam to, trzymam i tak nie będę z tego korzystał. Herold. Kolejna ofiara nocnego łowcy! Powiedzcie coś więcej o tym łowcy. Trakt kupiecki zamknięty! Żywy kurczak 3 oreny tylko u kupca Lojwardena! Aha. Jakieś ogłoszenie. Domokrążca. O co chodzi? Trzeba wam czegoś? Chciałbym pohandlować. A, czyli to jest tak jak ten Lojwarden, można powiedzieć. Zielarka. Zioło, maści, kwiatuszki dla dam. Witaj. Blado wyglądacie, ale mam tu trochę specyfików, które od razu zdrówko poprawią. Mów, co byś chciał, dobre ceny mam. No, są te księgi, które... dzięki którym byśmy poznali więcej ziół, co nie? Ale jesteśmy bardzo blisko tego, żeby mieć 5000 na pancerz, a pancerz mi się bardzo musi przydać. Więc tak, dobra, tutaj nic, jak na razie podróżny, czy ja mogę z nim coś handlować? Nie. Bo chcę sprzedać... Czekajcie, no... Gdzie mógłbym jeszcze... O, księgi muszę sprzedać też. Co za czasy... O co chodzi? Trzeba wam czego? Ten wygląda jakby miał jakieś mieć chyba księgi. O, ja pierdzielę, ile ma tych ksiąg. Te, które przeczytałem, możemy sprzedać. Oczywiście, to przeczytałem. To też. Tutaj też oczywiście. No i zobaczcie, ile mi się już miejsca zwolni. Ja pierdzielę, naprawdę. Księga pocałunku. Kwiat i poń. Dobra, musimy to przeczytać. Księga Puszczyka, 40 za sztukę, mam dwie. To też przeczytałem. No zobaczcie, ile mi się tu miejsca teraz robi. I on ma coś tam na temat tej wieży. Więc być może, czekajcie, bo mogę sobie to posortować. O, pięknie, meteoryty sobie damy tutaj. W sumie. Ładniej to będzie wyglądało, lepiej. Tutaj mam mikstury, dobra, ładnie się to po prostu posortowało nam. Czekajcie, miałem przeczytać ten zwój.
Fragment skradzionych z Kermorem Wiedźmińskich Tajemnic zawiera recepty na mikstury. O, pocałunek odpornia na krwawienie i przerywa krwawienie, ale przeciwko insektoidom zwiększa obrażenia. Argentia zwiększa obrażenia zadawane potworom wrażliwym na srebro. Fajnie. Dobrze, nowe wpisy, kwiat i płomień. Dzieło poświęcone zakonowi płonącej róży, jego historii, dogmatom oraz osobie wielkiego mistrza Jakuba de Aldersberg. W owych czasach zakon Białej Róży chylił się ku upadkowi. Mistrzowie i zwykli rycerze byli jednakowo skorumpowani, a przy tym pozbawieni wiary. Piernaty przedkładali nad walkę, a dziewki ponad modlitwę. Następcą Rudolfa Valarisa został Jakub de Aldersberg, człowiek wielkiej prawości i pobożności. Powiadałem, że podczas konklawe Biała Róża w jego dłoni zajęła się płomieniem i święta trwoga chwyciła zgromadzonych. Jakub de Aldersberg miał jasną wizję reform i nie bał się wprowadzić ich w życie. Zmienił miano zakonu, który od pory zwie się zakonem Płonącej Róży. Przede wszystkim zaś wskazał rycerzom nowe cele. Mieli oni nieść pomoc wszystkim ludziom i uchronić ich przed stworzeniami ciemności oraz potworami, do których wielki mistrz zaliczył również Scoia'tael. Fajnie? Książki, zwoje, pergaminy. Dobra, i teraz możemy sobie sprzedać, żeby mieć już miejsce. No zobaczcie, 4100 już mamy. I chciałem zapytać, może coś tu będzie miał na ten temat. Szukam informacji o wieży na bagnach. Masz może jakieś księgi traktujące o tym? Pomyślmy. Tak, w słynnym dziele Bramy Tajemnicy, Alvaro, znajduje się ustęp o różnych magicznych wieżach. A o tej konkretnej? Tak, zdaje mi się, że opisuje tam historię wieży na bagnach. W takim razie chciałbym nabyć tę księgę. Niestety nie mam jej. Od lat staram się odkupić ten foliał od Golana Vivaldiego, ale to uparty krasnolud. Spróbuj, może tobie się uda. Wiesz coś jeszcze? Tak mi coś chodziło po głowie i właśnie sobie przypomniałem. Była jeszcze druga księga o tej wieży. Zamieniam się w słuch. Ein Sofaur, gnomi traktat alchemiczny, praktycznie nie do zdobycia. Słyszałem kiedyś, że pewien pustelnik mieszkający na bagnach coś o niej wie, ale to nic pewnego. Dziękuję za radę. No fakt, ja już po prostu zapomniałem, że tą drugą księgę ma przecież ten Vivaldi. Dobra, sorry, ale no tak, Vivaldi. No a pierwszą księgę, Ein Sofaur, już jakiś czas temu znaleźliśmy na tych bagnach i ją przeczytaliśmy. Czyli to wszystko się, wiecie, do Vivaldiego kieruje. Dobra, Kowal najpierw. Dom krasnoluda do Vivaldiego, no ale jego przecież zabrali, nie? Do Kowala. Tam ten meteoryt powinienem sobie mieć. Móc zebrać, to znaczy. Przepraszam, ale trochę mi się język plącze, jak się tam jakiś czas już nagrywa. Trzeba robić to po prostu ciągle, bo tak to jest fajna wprawa, a jak już się jakiś czas tego nie zrobi, trochę będzie trzeba, to trochę się trzeba na nowo przyzwyczaić do tego. Dom Kowala i tutaj niby powinniśmy znaleźć sobie te meteoryty. Nie sprzedawca jest Kowal. Albo po prostu oni będą mogli je mi sprzedać. Jeżeli tak normalnie sobie ich nie znajdę tutaj, nie? I pewnie raczej tak będzie, bo było to za piękne, żebym sobie mógł tak normalnie zebrać. Dobra. I tak jak już pamiętam, to żeby stworzyć sobie broń, to najlepiej z tych trzech jednakowych, tak? Meteorytów. Powitać zacnego pana. Jesteś pomocnikiem Kowala? Ano jestem, sklep prowadzę i o porządek dbam, czego wam trzeba. Pokaż mi wasze wyroby. Nie mogę, bo nie wydaje mi się, co by was ktoś wcześniej rekomendował, a tylko swoich obsługujemy i poleconych. Bywaj. Dobra, swoich i poleconych tylko? No, patrzcie. Ludź to nie ludzie przyszedł. Zgaduję, że czegoś potrzebujesz. Nie do końca ludź. Zgaduję, że możesz mieć coś, czego potrzebuję. Malcolm Stein.
Kowal, po prawdzie to lepszego zaopatrzenia nie znajdziesz w tej dziurze zwanej Wyzimą. Ależ mu ta broda lata. Można coś u ciebie kupić? Obsługuję tylko przyjaciół, z małymi wyjątkami dla osób poleconych. Muszę mieć pewność, że moje towary nie przysłużą się sprawie antynieludzkiej. Bywaj. No dobra, nie możemy sobie tak po prostu handlować. Czerwony meteoryt za to znajdę w krypcie na cmentarzu i chyba można też kupić od drwali, ale komentator nie pamięta. Na nowy srebrny nawet na razie nie mam nie liczyć miecz. Aha, dobra, okej. Muszę się skupić na talentach, tam raczej na mieczu szczególnie, że jestem w plecy z trofeami z pierwszego rozdziału niestety. Dwa trofea niestety, nie udało mi się dwóch zebrać w pierwszym rozdziale. Więc został mi jeszcze jeden możliwy do zdobycia i aby ulepszyć ten co mam do runicznego. I tutaj też najlepiej 3 razy runa ziemi albo 3 razy runa księżyca. O, czyli takie same 3 runy potrzebuję. W piwnicy były gawery. A te są bledziugiery na bagnach. A tam są, no dobra. Tylko, że ja tam raz już byłem. I jak te 4 na mnie wyskoczyły, czy tam 5, to było trochę niedobrze. No tak, i one kiedy umierają, to wybuchają mi zadają obrażenia, pamiętam. I przypomnienie, żebym sprzedała w końcu ten szajs, bo tak to będę miał już szybciej na nową zbroję. No tak, no zacząłem to właśnie robić. Już jesteśmy bardzo blisko w sumie tego. Jeszcze 900 mi brakuje. Dobra, czyli jak na razie my nie możemy z kowalami handlować tutaj. To, że ognisko rozpalam sobie igni, to już wiem oczywiście też. Inny komentator mówi, że mówiłem, że miecze bym sprzedała, gdybym mógł je zbierać, no ale gdybym je sprzedał, no to bym tak to je zbierał, co nie? Jeżeli po prostu chodzi o to, jakbym na bieżąco sprzedawał to, co tam zbieram do tego ekwipunku, to później bym kolejne mógł sobie zbierać. Był tutaj gościu, płatnerz. Czy mógł płatnerz ode mnie kupić te miecze? Bo chciałbym sprzedać na przykład... bo to jest jako miecz stalowy, tego chciałbym sprzedać na przykład. On niech będzie tu. I ten sztylet, bo to jest tak naprawdę mi niepotrzebne, nie? Tego chyba nigdy nie użyłem. Gdybym też w zadaniu z Vincentem odegrał teatrzyk wtedy w magazynie na slumsach, to dowiedziałbym się niby więcej, no ale dobra. Tak już wyszło, jak wyszło. I wtedy to już było dobra po tym zadaniu. A jeżeli coś zepsuję w rozmowie z NPC-tami i się powiedzmy obrażam, no to jeżeli wyjdę sobie z jakiegoś pomieszczenia i wejdę jeszcze raz, to oni powinni móc już tam dalej normalnie z nami gadać. Ten foch im wtedy minie. Dobra. Częste zapisy, żebym robił na różnych slotach. Żeby po prostu mieć awaryjne zapisy, w razie czego. Bagna bywają fajne, ale potrafią się zbugować. Co do tych broż, no dobra, to już chyba trochę dalej już zajechałem, ale po pijaku mogę szybciej chodzić też chyba bokiem albo z wyciągniętym mieczem. To też w sumie taka fajna porada. Tak, i coś tam dalej, jak już to jest, to troszkę już dalej jest po prostu. To już 9 chyba odcinek. Ale na pewno coś tam jeszcze się znajdzie. Więc jeszcze będę musiał sobie to zerknąć i tu chciałem zobaczyć, czy te miecze można było sprzedać mu? Tak. Czyli tak, miecz stalowy to jest miecz stalowy. Tylko ja już tego, wiecie, sobie chyba używam, nie? Wykorzystywany w wiedźmińskich stylach walki, czyli jego już nie będę raczej skorzystał. Możemy go sprzedać, tak samo jak ten sztylet. No dobra. Nie wyrzuć, co ja robię. Dobra, tutaj i zawsze coś tam wpadnie, czyli to i to. W razie czego możemy chyba to odkupić kiedyś tam, dobra. Chwilka przerwy. Dobra, no jesteśmy z powrotem. Jak ja mam dostać się do Vivaldiego? W sensie, w jaki sposób dostać pozwolenie na to, żeby sobie... Żeby sobie porozmawiać z tym Vivaldim. Czemu mnie to kieruje ciągle do domu Vivaldiego? Ej, czy może w domu Vivaldiego może coś będzie?
ciekawego do zabrania w sumie. Sprawdźmy to. Ależ jestem obolała. Sprawdźmy to, bo może... Bo może to będzie dobry trop. Bo tu tak naprawdę wtedy byliśmy i chyba nas to wywaliło, jak go zabrali, nie? Ale no nie, to nie jest raczej... Tutaj raczej chyba nic nie ma. W tym worku? No nie, no nic tu nie ma. Kurde, no. Nie, zajrzyjmy jeszcze raz może do lochu. Może... Tam jakoś już, nie wiem, będę mógł... rozmawiać sobie. Cholera wie, no muszę sprawdzić to jeszcze raz. Bo wszystko do niego jakby mnie kieruje. On jest mi potrzebny. Z tą wieżą, z tym listem na przykład też dla niego. Więc wszystko jest... Do wszystkiego jest mi potrzebny ten Vivaldi. No siedzi sobie tam. Mogę porozmawiać z Vivaldim? Nie ma mowy. Arestowany za kontakty ze Skojatel. To polityczna sprawa. Nie mieszaj się do tego. Nie pieprz, to tylko stary krasnolud. Co się tak za nim wstawiasz? Mam do niego interes. Mnie wszystko jedno. Zapłacisz 200 kaucji, to go wypuszczę. Oto pieniądze. Bez zastanowienia oczywiście. Czyli można było normalnie sobie tutaj przyjść i go... Okej, no dobra. Nie krzyczcie na mnie. Wszystko ogarnięte. No ale zaczekaj, Vivaldi, nie podziękujesz mi tutaj, tylko od razu do domu idziesz. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Dobra. Wiadomość od jej wina. Prowadzę śledztwo na temat organizacji. Zobaczcie. Księga. Tyle rzeczy mamy tutaj z nim do przegadania. Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasnolud, wszyscy chcą tego samego. I tak sobie pomyślałem, że pieniędzy, nie? Pieniędzy? W rzeczy samej, pieniędzy. Niedługo przygotuję odpowiedź dla jej wina. Gdybyś był łaskaw wpaść później, będziesz ją mógł odebrać. Zgoda. Nie licz, że cię wynagrodzę. Jej win na pewno ci coś obiecał. Dobra. Nie mam teraz czasu. Mam za jakiś czas przyjść do Vivaldiego po... Po to, po co przyszliśmy. No dobra. To znaczy po tą odpowiedź. Czyli co? Jakąś medytację? Chyba, że po prostu może teraz, jak już przeteleportowałem, można powiedzieć, do domu swojego, to może już będę mógł też tą odpowiedź odebrać. Jeżeli nie, no to będzie trzeba tam wrócić, powiedzmy, na drugi dzień i zajebiście. Dobra, wszystko się układa, można powiedzieć. Czasami trochę są przestoje i biegam bez celu, ale wszystko się dość, można powiedzieć, układa i jesteśmy bardzo blisko tego, żeby zajrzeć w końcu do tej wieży i rozgryźć to wszystko. Ale przed tym, jak już wejdziemy do tej wieży, to pewnie będzie trzeba sobie tą zbroję załatwić, nie? Co cię sprowadza, Wiedźminie? Temu to już w ogóle broda lata. Ej, wytłumaczcie mi, co ja mam zrobić z grom, żeby te brody tak nie latały tym gościom, krasnalom, a czasami też włosy jakieś tam latały pewnym ludziom. Bo nic nie robiłem, po prostu to jest czysta gra zainstalowana i co ja mam zrobić? Jakiś efekt, nie wiem, w ustawieniach graficznych czy coś może powoduje to, że ta broda tak lata? Nie wiem. Nie wiem. Dobra. Przygotowałeś odpowiedź dla Iwina? Tak, oto pismo. Elf na pewno cię wynagrodzi. Zobaczymy. Dobra. Kurde, no czemu się ta rozmowa kończy po tym? Jak co się sprowadza, Wiedźminie? Gadać z nim. Wiedźminowi też włosy latają. No, zobaczcie, coś jest na rzeczy. Masz może bramę tajemnicy? Mam to resztki mojej kolekcji. Jeśli chcesz, oddam ci ją. Za ile?
Nie obrażaj mnie, wyciągnąłeś mnie z więzienia. To prezent, bierz i nie marudź. O, fajnie, zajebiście. Prowadzę śledztwo, a konkretnie szukam przywódcy pewnej organizacji. I ponieważ jestem krasnoludem, wydaje ci się podejrzany? Podejrzanych jest kilku, nie tylko krasnoludy. O co ci chodzi? Chcę, żebyś wiedział, że mam cię na oku. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał bardziej konkretne zarzuty. Jak będziesz miał bardziej konkretne zarzuty, to do niego przyjdź. Co ci... Rozpracowałem sprawę kontaktów Azara Javeda. Ciekawe. Przepraszam za podejrzenia. Wiem, że straciłeś kontrolę nad bankiem. Miło, że zdobyłeś się na takie wyznanie wobec krasnoluda. Żaden problem. Coś ci powiem o Javedzie, może użytecznego. Nawet drobiazgi mogą okazać się przydatne. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Opłacał przez mój bank czesne w szkole czarodziejów w Banard. Nie skończył jej. Usunęli go w trybie karnym. Ponoć zajmował się dziedzinami magii, które nawet naszym magikom wydają się złe i odrażające. Przestał płacić i zniknął z systemu bankowego. A więc masz do czynienia z renegatem i to niebezpiecznym, skoro udało mu się uniknąć śmierci z rąk magów. No, ciekawie, ciekawie. Dobra, ileż wpisów dostaliśmy? Ja pierdzielę, dobra. Jeszcze coś? Mam nadzieję, że uda ci się odzyskać majątek. Nie tylko o pieniądze tu chodzi. Ten bank należał do mojej rodziny od wieków, a teraz jakiś ludzki partacz, bez wykształcenia. Szkoda gadać. I wy, ludzie, nazywacie to prawem i sprawiedliwością? Bywaj. Dobra, dzięki za rozmowę. Nowe wpisy, na wagę złota. Muszę się teraz udać do bagna i przekazać jej winowi odpowiedź. Okej, okay. Tajemnicza wieża. Powinniśmy przeczytać to. Jakieś tam zadanie chyba nam się też wykonało. I przeczytajmy tę księgę, którą dostaliśmy. Bramy tajemnic. Księga autorstwa Ransanta Alvaro, która opisuje historię maga zwierzy na bagnach. Bramy tajemnicy. Starzy ludzie prawią, że dawno, dawno temu na bagna żył sobie mag. Dnie i noce ślęczał nad księgami i mędzurkami. Podobno szukał kamienia, który ołów zamienia w złoto, wodę źródlaną w okowite, słowem materię wszelką sublimuje. Nie podobał się bogom, bo w pysze swej sięgał tam, gdzie żaden śmiertelnik sięgać nie powinien i tak pewnej nocy burza straszliwa powaliła wieżę czarownika. On jednak nową wybudował i czary uczynił, którymi burzę spętał. Aż pewnej nocy ziemia sama się ruszyła i powaliła wieżę czarownika. On jednak wybudował nową i czary uczynił, którymi samą ziemię spętał. I tak ani niebo, ani ziemia nic magowi uczynić nie mogły. Aż pewnego dnia czarodziej zniknął. Jedni mówią, że ucznia przyjął i to go przywiodło do zguby. Inni, że kobieta kres mu przyniosła. Jeszcze inni, że dzieła maga obróciły się przeciw niemu. Tak czy owak wieża stoi zamknięta, tajemnic swych strzeże, a co w niej ukryte, nikt nie wie. Warto podzielić się z Karksteinem nowymi informacjami. Mam naprawdę bardzo duże obawy co do tej wieży, że może być tam bardzo niebezpiecznie. Porozmawiajmy sobie z nim. Tutaj jest dosłownie obok dom. Po sąsiedzku. Gdzie jest Karkstein? Na dole? Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formułę. To mnie jeszcze nie było w sumie. Podstawę chemii przeczytaliśmy to już tak naprawdę, ale wiecie, możemy to sprzedać. Zabrać sobie i sprzedać. A tutaj? Lokalna pieprzówka, mocno alkohol. O, baza, dobra. Kurczaka nie bierzemy, krzesiwo, weźmy gęsi, smalec, dobra. Pogadajmy z nim na ten temat. Jeśli chodzi o wieżę... Tak. Zebrałem nowe informacje o wieży. No mów, szybko! Spokojnie, już opowiadam. Wcześniej zbudowano dwie wieże, ale obie się zawaliły.
Dopiero trzecia spełniła wymagania, bo służyła magowi za mieszkanie i pracownię. Tyle to i ja wiem. Nie masz żadnych rewelacji? Mag mieszkał w niej do czasu zniknięcia. Najpewniej już nie żyje. Próbował ożywić materię, budował gliniane golemy, które mu służyły. To by się zgadzało z legendami o stworzeniu strażnika wieży. Teraz najlepsze. Nic z tego nie pojmuję. Dowiedziałem się o 10 kamieniach węgielnych, pierwiastkach i niciach losu, z których wszystko powstało. Więc stare grimuary nie kłamały. Sefiry! Mogłem się tego domyślić. Wiedziałem, że ten kawałek ci się spodoba. Poza tym jedna z ksiąg zawiera zawiłe wskazówki, jak znaleźć te kamienie. Musimy je znaleźć. Wszystkie 10 sefir. Tak się składa, że mam już jedną. Oto ona. Hokma. Kamień mądrości. Mój największy skarb. Jak rozumiem, powinienem znaleźć 9 pozostałych. Tak! W pobliżu wieży powinien znajdować się krąg starych kamiennych obelisków. Musisz odnaleźć sefiry i umieścić je w obeliskach. Ach, jesteśmy tak blisko. To będzie przełom. Obalę teorie zgrzybiałych profesorów z Oxenfurtu. Zniszczę ich! Zniszczę! Zmiażdżę! Kalkstein, opanuj się. Zanim będziesz mógł niszczyć i miażdżyć, muszę znaleźć te cholerne kamyki, a nie mam pojęcia, gdzie mogą być. W księgach informacje są dość mętne. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Pokaż te księgi, rzucę okiem i wpiszę ci moje uwagi. Jasne. O, proszę. Dobrze. 9 sefirów musimy odnaleźć jeszcze, następnie umieścić je w odpowiednich obeliskach na bagnach. I musimy porozmawiać z Raymondem na temat Kalksteina. Kalksteina. I co jeszcze? To zadanie oczywiście, no jej wina. Mam już 3 sefiry, zostało jeszcze 7. Czy to zbieraliśmy? Ja już nie pamiętam po prostu, spokojnie, już nie pamiętam tego. Dobrze. Czyli bagna i pamiętacie te golemy, nie? To wszystko jest powiązane ze sobą, ja pierdzielę. Glosariuszu, dobrze, glosariusz. Czekajcie, gdzie ja to mam? O tych sefirach. Gnomy, elfy, magia. Notatki Kalksteina, dobra, tutaj. Powinno być to tutaj wszystko. Miłosierdzie, królestwo, zrozumienie. Z jego zapisków wynika, że ostatnią sefirę znajdę przez przypadek w okazji, przy okazji, na przykład w pieczonym kurczaku w misiu kudłaczu albo się z nowych chodku. Nie wiadomo. Przeznaczenie samo rzuci mi je w ręce. Dobra. A jeszcze wcześniej zwycięstwo. Nekca, strażnik wieży. No dobra, to nie było trudne, tylko trzeba go pokonać. Fundament. Jaskinia na bagnach. Kojarzę jaskinię. Kolejny dowód na to, że pośród przodków Kalksteina były gnomy. Jaskinie na bagna i fundamenty. Jakoś mi się nie kojarzy, zobaczymy. Zrozumienie. Siła, chwała. Jeden jest na bagnach, a drugi w szpitalu Lebiody. Nie wiem, jaki sens ma modlitwa pozbawiona wiary, ale spróbować nie zaszkodzi. Kalkstein musi mieć jakiegoś gnoma wśród przodków, skoro udało mu się skojarzyć kanały z tekstem książki. Miłosierdzie. Będzie zabawy z tym widać, okej. To w sumie tak naprawdę... Co, no ten szpital Lebiody trzeba zerknąć. Jak już tu jesteśmy w zimie jeszcze. Bagna. Jaskinia, o której tam myślę, będzie trzeba ją sprawdzić. Dobra, będzie trzeba często sprawdzać sobie glosariusz. Czyli tak. Jakiś gnom. Skoro udało mu się skojarzyć kanały z tekstem książki.
Dobra, jeden jest na bagnach, a drugi w szpitalu Lebiody. Szpital Lebiody. Dobra. No powoli będziemy musieli sobie jakoś to znaleźć, ale widzę, że będzie z tym troszkę zabawy. Ale jeszcze przecież możemy tutaj z Raymondem porozmawiać, który jest tutaj. O, dobra, to zrobimy sobie i w następnym odcinku myślę, że będziemy sobie mogli zacząć dalej zbierać te zefiry. No to zajebiście. Dobra, chociaż mieczyk sobie wytestujemy. Dobra, nie mają szans, chociaż mnie trochę biją. Czyli, mówię, przypominam, trzeba mieć zbroję lepszą, ale mieczyk robi robotę. Strasznie. Dzięki ci, Geralt, uratowałeś mi skórę. Nakryli mnie. Wiedzieli, że jestem na ich tropie. Kto? Co się stało? Salamandra. Byłem o krok od poznania tajemnicy. Mówię ci, Biały Wilku, jeden nieduży krok. Spokojnie, Raymondzie, jesteś już bezpieczny. Nie, jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić Salamandrę. Co zatem robimy? Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? Masz. Weź te notatki. Zapisałem w nich wszystkie najważniejsze tropy i podejrzanych. A ty? Co zamierzasz? Depczą mi po piętach. Muszę zniknąć. Odciągnę ich uwagę. Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, Biały Wilku. Boże. Prosta dedukcja. Muszę odpracować wszystkich podejrzanych. Znowu przesłuchać. O Jezus, ile tego jest. Dobra, to weźmy. Też weźmy, to też, sztylet, oczywiście na sprzedaż pójdzie. Kozie mleko. Zniszczony regał, nie wiem czy ja tutaj przeszukiwałem te miejsca, ale dobra. No nie, nic. To się nie klei. Będzie trzeba to wszystko ogarnąć. Na szczęście przyszliśmy. Przesyła mnie pan Marlow! O co chodzi? Mówi, że ma nowe informacje. I żebyś przyszedł do jego domu, jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Boże, ile tutaj się rzeczy dzieje ostatnio. Ja pierdziele, dobra. Przecież z Raymondem rozmawialiśmy teraz. Jeszcze raz będziemy musieli chyba z nim sobie zagadać. Dobra, bo tu już czasu prawie nie ma. Ogarniemy sobie to. Jak na razie kończymy. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się do kolejnego. Cześć.